Jest zdecydowanie drożej, mówią o cenach zniczy i kwiatów osoby, które spotkaliśmy przy suwalskich nekropoliach. Jak co roku na kilka dni przed świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wzmaga się ruch na cmentarzach. Wiele osób porządkuje groby najbliższych, kupuje kwiaty i znicze. W tym roku niejednym zakupom towarzyszy narzekanie. Tak jak niemal wszystko, podrożały również chryzantemy i znicze. Na kilku zniczach i kwiatach różnica jest znacząco odczuwalna, skarżą się nasi rozmówcy. Zdaniem niektórych ceny wzrosły średnio o 20%. Te wkłady, znicze, kwiaty, to ja nie wiem, tak się nie znam, ale znicze to jest, ta różnica jest troszkę. Widoczne to może tak strasznie nie, ale no drogo, drogo, szczególnie przy cmentarzu. To odrobinę podrożały, te 20% podrożało to, co wspominały w ubiegłym roku. Znicze podrożały, no ale cóż my zrobimy? No nic nie zrobimy, taka sytuacja, w takich czasach żyjemy. Ile, nie liczyliśmy ile wydamy, ale na pewno więcej niż w tamtym roku. Dużo więcej? To zauważalnie? Daje się odczuć? No to zależy od ilości grobów, nie? Jak ktoś ma dużo grobów, to na pewno jest to suma odczuwalna. Jak ktoś ma mniej, no to jeszcze tak da się, że tak powiem, to jakoś ogarnąć. Ale jak jest dużo grobów, to jest bardzo ciężko.